Halo, halo, dzień dobry. Ja jestem Mija Giro, witam was bardzo serdecznie na, mam nadzieję, ostatnim streamie z Fighting Force'a. Serio. Serio, mam nadzieję, że to jest ostatni stream z Fighting Force'a i że dzisiaj uda nam się pożegnać tą grę. I że ten ostatni level to będzie ostatni level i nie będzie on jakiś giga spocony. Przecież na pewno będzie, nie oszukujmy się. Jak poprzednie były, to czemu ten ma nie być? Więc ostatni level. Ostatni continuous, ostatni boss, kończmy to dzisiaj, bo naprawdę nie mam siły. Siemanko Jovi, siema Arbuzik, siema Deso, siema Balax. Dzień dobry, co tam u was? Simpsons Hit and Run, świetny wybór. Oby się wylosowało. Bo ten tytuł chodzi za mną już od tak dawna, że nawet nie pytaj. To dzisiaj jak przejdziemy Fighting Force'a, pogramy trochę w Ratcheta, to zrobimy losowanko dwóch gierek na przyszły tydzień. Koniec kolejki. No tak. Co by innego. Dobra, jesteśmy w Tokio, Japan. Oczywiście znowu niszczymy jakieś tajne mega laboratorium, jak przez całą grę. Na tej grze się nic nie dzieje. Kamusia Pitana ta przeglądam. Need for Speed będzie odpalane. A to sobie tego nowego kupiłeś? Tego Unbound? Czy jak on tam się nazywał? To oni się sami zastrzelą. Patrzcie na to. Wystarczy stać w miejscu. A, dobra, bo ten chłop na przodzie ma karabin. Dobra. Jednak nie. Wait. Mówiłem na spokojnie, żeby nikt dwa razy w pierdolu nie dostał. O, a co ty masz za broń? Ty tak glockiem, gościu, strzelałeś? Hot Pursuit? A to jest ten z 2010, czy który? Tych Hot Pursuit to chyba trzy były, nie? O, dobra, jestem już ustawiony na razie. Gra jest... Misja jest mega szczodra, jeżeli chodzi o... jeżeli chodzi o amunicję, z tego co widzę. Czemu te baszty da się zniszczyć? Ludzie nie będą mieli internetu. Let's go! No i to by było na tyle. Nie masz jajc na Max Payne'a trójkę? Tam był Max Payne trójka na tej liście? Panie Deso? Bo ja pijany pisałem tą listę, ale nie wydaje mi się, żeby tam był Max Payne 3. Jest tam Max Payne 3? Wait a second. A ten remaster. Ale tam chyba w tym remasterze za dużo nie zmienili, nie? W sensie tam ta gierka ta i tak giga ładnie wyglądała, więc tam nie trzeba było zbyt dużo zmieniać. O, tradycyjnie. Typowe Fighting Force, nie? Oj! 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 Strzelaning Force. Siema Kozwolczyś, cześć, co tam? Dobra, mamy karteczkę. Jaka muzyka? Muzyka działa w grze. O kurwa. Typowa niedziela z typowym starym. Bojowe zadanie. No niestety. Ale Pero też tak często ma z tego co gada. Że on by postreamował, ale...
bojowe zadania i... Tusko. No tak zastanawiałem się, że to nie jest jakiś... To jest jakiś chłop po lewej stronie. Trzymanie latarki, coś ten. Sobie świecisz czy mi? Ale was tu jest, spoceńców. Szczerze nie wiem, co pozmieniali. Kupiłem od kolegi nówkę za dosłownie flaszkę, więc szkoda byłoby nie ograć. No jasne! Star Wars Knights of Old Republic. O kurde! RPG na streamy. Ojojoj. Ale podobnież on jest giga ciekawy. Podobnież ma takie plot twisty fabularne, że jocie kryńca. A, to bazooka jest. Dobra, zobaczę. Można cały czas wybierać, bo to i tak będzie losowanie, więc wiesz, koło będzie kręcone. Więc proszę bardzo. Do końca streama jeszcze można wybierać. Jakiś... CD jest, to znaczy? Kotor Boży dla jego? No kurde. Listę masz pod wykrzyknik wybór widza i tam jest lista gier, które mam tak jakby w chacie i które mógłbym odpalić, wiesz, z dnia na dzień. Odstęp, w sensie w tym kole, albo nie mogę wybierać. To się powinno zresetować, bo na każdym tym jest ten. Powinno się to zresetować, bo ja to dopiero odpaliłem. Z jakim cudem nie możesz tego odebrać? Coś się musiało zbugować. Czy ja odpalę Twitcha i włączę tą nagrodę i odpalę ją z powrotem? Intens muzyka. Odpalaj się Twitchu. Game Mover też nie? Uuu, coś się z nagrodami popsuło. No, bo na przyszły tydzień trzeba gierki przygotować. Fighting Force dzisiaj pęknie. Ratchet tam gdzieś w tle będzie grany, bo to wiesz, nie jest taka intens gierka. Więc dwie gierki można sobie wybrać, nie? Nagrody widzów, punkty kanału. Siema Suifał w ogóle. Buongiorno. Dobra, włączę i wyłączę. Teraz nie ma wyboru gry z listy. I teraz jest. Więc no. Więc mam nadzieję, że teraz będzie działało. Jest wybór? No, jest jako nowość dodane, więc powinno się zresetować. Ja czasem kolejka się wtedy nie... Nie, kolejka się chyba wtedy nie zresetowała. Kurwa, mam nadzieję, że nie popsułem nic. A jak ja to pamiętam, że tam Hotline Miami był 3 razy chyba wybrany. Więc też gituwa. Koniec gry, koniec gry, koniec... Oj! Co z wyborami z poprzedniego streama? No one będą dodane, po prostu będzie jedno duże koło. No, więc jest na Hotline Miami jest giga duża szansa, nie? Możesz wybrać co chcesz. A spocona gierka. Ale ja będę 2 razy kręcił kołem, więc możesz wybrać. Dobra, możesz wybrać jeszcze jedną inną grę niż Narita Boy. O, może tak zróbmy. No. Ok. Aha. Ty, ale jak
ta misja jest giga bogata w broń. Ja się boję, że tutaj będzie coś. Co tu? Przecież ja przez całą grę tyle rzeczy nie podostawał. Co tu się dzieje? Czyżby chociaż ending będzie łaskawy? No i gdzie biegniesz, chłopie, ty? O chuj! GoldenEye na Wii? Ej, no. Mega dobry wybór. Podobnie ciężko... Kasztan miał ugrywać to na tym. Ale zrezygnował, bo się ciężko gra. Ale ja bym się pomęczył. Wkurwiałbym się, ale byłbym jak Bond. Gdzie ja jestem? Tyfon Bonda to się baw, dzieciaku. No, bez kitu. Tym bardziej, że to jest GoldenEye, w które nie grałem nigdy. Bo oni tam troszkę fabułę pozmieniali, nie? Więc god damn! Miałbym nawet jakieś tam plot twisty, nie? I nie znałbym wszystkich leveli na pamięć. Jak w przypadku tam GoldenEye na Nintendo 64. Saints Row 4 do odebrania epiku. Widziałem, właśnie mi wyskoczyło wczoraj na streamie z WWF Row komunikat na pół monitora. Ty, jestem w szoku, że w tej grze jest muzyka. Security alert, lockdown. Grande finale. Yo, what's poppin', co tam robisz? Widzę cię. No, i co teraz zrobisz, cwaniaku? O ty kurwo! Chłop stoi. Zajebał mi granata. Co za chłop. Dark Souls 2 jest na kole. Nie, właśnie ja tam wycofałem ten. Wycofałem Wiedźmina trójkę i Dark Souls 2 z tego. Z listy. No bo ja bym to chciał zacząć po nowym roku, bo... No to są giga grube tytuły, które zajmują więcej niż tam tydzień, nie? Jak Fighting Force. Ale Kotor, no, tam przepraszam, Balax wybrał Kotora. To może być giga ciekawy tytuł jeszcze, jakby się po polsku zagrało na komputerze. Jakaś tam fabuła fajna jest podobno. No, ja jestem tam excited fest, szczerze mówiąc. Komputer jest do nauki. Mama kupiła mi komputer do nauki, nie do grania. Mamo, kupisz mi komputer do programów edukacyjnych, a później GTA 3. Siema, wysuszony. Cześć, cześć, co tam? Jak coś wysuszone, możesz wybrać jeszcze jedną gierkę, jak chcesz. Jak masz punkciki, a na pewno masz. No ja tak samo, ja tylko otworzyłem oczy, mówię, kurde, miałem wstać wcześniej i od razu do komputera, nie? No raczej, że mam. No to dawaj jakiś tytuł. Z listy, co by ci się tam spodobał. O ty, mendo. Flipendo. Dwa losy na Pokémony. Dobra, okej. Okay. Spoko. A nóż widelec. Pokémony w końcu zostaną uruchomione z szafki. Bo te Pokémony to leżą x lat, nie? Nie, ten kardicz od Pokémonów to mam tyle czasu. Ja nigdy w niego nie grałem chyba. Ja raz próbowałem nockę walnąć na Game Boyu, jak sobie zrobiłem podświetlenie. Ale wtedy stwierdziłem, że dobra, będę streamował kiedyś, to da streamy zostawię. Dzięki, arbuzik za szoda. Już ciekiem na kurwia? O, to chyba tylko u ciebie, nie, niestety. Zazdro. Ale podobnie już ma być, nie? Jakaś śnieżyca, coś tam.
Coś tam było gadanet. Siema, losik. No ale ostatni raz już, nie? Bo to jest już final stage. Na SNESie, wiesz? SNES ma tą przystawkę gameboyową. Wybuchające krzesła, ja pierdola. Więc na spokojnie, tym bardziej, że właśnie jak włożysz grę z Game Boya, Pokémony z Game Boya do SNESa, to specjalna ramka się odpala, nie? W sensie gra jest dostosowana pod SNESa w ogóle. Mega dobre. No, tylko szkoda, że właśnie Game Boya Advance nie ma żadnej przystawki. Znaczy, no jest pod GameCube, ale to są takie koszta, że to jest masakra. O, Daxter na PSP. Dobra, dobra. Że to są takie koszta, że to jest masakra, więc chyba będę wolał kupić kiedyś Game Boy Advance i przerobić go pod HDMI. I wtedy będzie można grać w gry z Game Boy Advance na streamach. A, to kiedyś. Na przykład nie mam auta, to zima nie przeszkadza. I cyk, problemy z głowy. Same się rozwiązują. Nie ma jakiejś apteczki gdzieś? Kurde bela. Najgorsze jest tu, że cześć, tu wchodzisz... jestem tu nowy. Toy Story? O Jezu. To jest tak giga ciężka gra, że chyba trafi do serii porzuconych po pierwszym streamie. No to jest gierka dla ludzi o twardych, o mocnych nerwach. A wiadomo jak u mnie z tym jest. O, chłop se spadł. Buongiorno. O ty chuju. Więc zobaczymy. Zobaczymy, czy się wylosuje. Odkąd nie ma pieniędzy, to inflacja nie jest problemem. To też. Siema, drozduch. Buongiorno. Co tam? Drozduch, wybierałeś już gierkę z listy? Dzisiaj? A nawet jak wybierałeś ostatnio, to dzisiaj też można. Masz wykrzyknik, wybór widza. No to zapraszam. Wybierz sobie coś. Proszę się częstować. I na koniec streama dzisiaj robimy losu, co gramy w przyszłym tygodniu z Ratchetem. A ten... ten Sonic, to nie wiem kiedy go ruszę. Chyba w przyszłym tygodniu dopiero, w weekend. Znaczy no mało osób wie, że to historie na Sega Mega Drive są giga spocone. Ale te takie gierki się przychodziło, nie? Dobra, wywal tą katanę, gościu. Nie wiem, co on wyrzucił. Co zostawił. Czy mogę tym zjechać? Mogę. Kurde. Kurde, podłogi pozbywane, jeszcze kuchnia do ogarnięcia. Chłop, podłogę umył ty. I ocie dupia. Spyro, enter the dragonfly. Siemanko, dziś pokażę ci, jak udupić streamera. Nie no, żartuję. Sam chętnie zagram ten tytuł, bo... wiem, że był mega na szybko wydawany, więc to już brzmi giga dobrze. Siema, siema, co tam? O, działko się zbugowało dla jego. Jest tu ktoś? Nie ma. A ten Nitro Family dalej forsuje. Dalej forsuje albo Nitro Family, albo nic. Siema Kuba, cześć, cześć, co tam? Ten Spyro to jest pierwsze Spyro na PS2. I ludzie myśleli, o kurde, jak na PS2 to musi być giga dobra, nie? Ale dostało prawa jakieś studio, które odpierdoliło coś na szybko, bo musieli wydać grę przed świętami. No i chyba nie muszę mówić, co z tego wyszło. Zbugowane cudo. O tych... oh!
Jest tu jakaś apteczka może? Please. No, znak jakości jest tam, nie? Potwierdzenie od Sony, że to jest giga dobra gierka. Nie mogę się doczekać. No ale po to kupiłem właśnie też tą serię, żeby zobaczyć, czy to jest rzeczywiście takie złe, jak ludzie gadają. O, dzień dobry. Czy będzie klon Crash at Insanity? Zobaczymy. To akurat było jedyne Spyro, jakie grałem za gówniaka. Serio? Jak wrażenia? Siema, Mieszko. Siema, siema. Zapraszam dzisiaj znowu do wyboru widza, Mieszko. Jak tam masz jakiś tytuł z listy, to dawaj. Do losu, losu. Będziemy dwa razy kołem kręcić. Widzicie, ja kurwa zjechałem. Aha, ja tu chyba miałem ogólnie zjechać, a tamten stage to sobie mogłem wywalić. Aha, to ja bym se tam łaził bez sensu w takim razie. Ja też się liczą, po prostu będzie takie duże koło. Kurwa. No, domyślam się, że jako 6-7-latek nie masz zbyt dużych wymagań co do gier. Jak mi się na przykład podobał Bond, Jutro nie umiera nigdy, który jest hejtowany po dziś dzień przez wszystkich, nie? Kurwa, kto do mnie strzela? No, ocena 56. Sounds good, man. Co może pójść nie tak? Ty, tu apteczka, jak potrzebowałem, to nie było. No ja na przykład, nie wiem, ktoś mi na przykład powie, ej Miyagi, oprzej se metro, ja sobie na przykład obczaję jakieś gameplay, powiem, ej, fajne, można spróbować. Albo nie wiem, zobaczę jakąś grę na Gogu na przecenie. O, ej, fajne, wezmę. O, coś się udało zalistować na Mega Drive'a. O, dobra, to dodam do listy. W sensie ta lista jest duża i wydaje mi się, że każdy znajdzie coś dla siebie, nie? Fakt, że ta lista jest pisana giga na szybko, ja ją powinienem zaktualizować. Ale to na next time. Bo jest jeszcze sporo gierek, które tam gdzieś tam mam na jakichś Steamach i tak dalej. No, 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 właśnie, właśnie. Ja tego nie przejrzałem, nie? Przejrzałem tylko szafkę, co mam za sobą i... Uznałem, że tyle na razie starczy. Kurwo, wpuść mnie. Szczelanie Force. No ja nie wiem, czy niektóre gry się nadają, albo na przykład, no nie wiem, niektóre gry znam na pamięć, więc dla mnie to już jest, wiesz, takie... Przecież nie wiem, czy jest coś takiego... No musiałbym posprawdzać, co tam jeszcze jest. Ale chyba w pudełkach to wszystkie takie wpisałem, szczerze mówiąc. Dark Forces, nie Dark Forces tam. Jakieś tam Jedi'e. Action Many. Tam wszystko wpisane jest chyba. Mam granata? No a jak? Szreka dwójki nie ma. A co, chcesz po francusku Szreka zobaczyć? Ja bym se zagrał. O co tu się stało? Oui, oui. Pamiętam, że my na tym drag streamie żeśmy odpalili tego Szreka. A chyba i tak żeśmy w niego nie zagrali, nie? Żeśmy z tam pogadali chwilę i tyle. O czym tu gadać, nie? Znaczy, w co tu grać? Ufa, pełno apteczek, ty co jest? Próbowaliśmy, tak. To trzeba docenić. Yo, what's poppin'? W plecy dla hecy, gościu. Dobra. A co tu tyle krwi jest? Dobra, z dwojga złego. Wolałbym karabinek chyba. Dobra. O, Day of Reckoning na GameCube'a. O, ciekrynca. To jest giga dobra gierka wrestlingowa, którą nigdy nie grałem. I w którym też się podejmuje masę decyzji. God damn, to może być dobre. O, tutaj gościu z Racheda dostanie.
O ty chuj! Siemanko, Siger. Dzień dobry, co tam? No, właśnie ja tą kupiłem gierkę z eBaya. Wtedy jak kupiłem to Wii od grabarza. No i tak se leży, nie? Tylko bym musiał kupić jakiegoś pada do GameCube'a, bo ja kupiłem taki... takiego jednego, ale on jest giga średni. I musiałbym poszukać jakiegoś taniego, znaczy taniego, jakiegoś dobrego zamiennika po prostu, bo na oryginalnego raczej nie ma co celować, bo on tam 200 zł kosztuje. Oj. Co, który granata tam rzuci? O, ty zareagował, ty. Przepiękna gra jest. Chłop stoi i się patrzy, nie? A ciekawe, co Final Boss przyniesie. Się nie bugował bez kitu, nie? Jak jakaś skrzynia będzie musiała wciągnąć i chłop się zbuguje, to ja nie dam rady po prostu, nie? Ci powiem, Drozduch, że na tej ostatniej nocce, gdyby nie ten chłop się zbugował i gdybyśmy nie musieli przechodzić jeszcze raz tego samego poziomu, to ja bym docisnął tego Fighting Force'a do końca. Ale tak mnie zabił ten fakt, że ten chłop się zbugował. Znaczy, wiesz co, raczej dzisiaj będzie stream tak do 14-15 i już się później nie będę odpalał, zrobię takiego dłuższego streama dzisiaj, więc na koniec tak dzisiaj 14-15 będę losował, ale to oczywiście dam znać na Discordzie, nie, co się wylosowało. Koło będzie dwa razy kręcone, więc... Ale tu jest głowa. Jak oni używają cały czas tego samego patternu, to ciężko się go nie nauczyć. Cwaniaki. To jest gierka dzieciństwa, wiesz? Ja to kiedyś grałem na starym kompie i Kuba kiedyś to dodał na wybór widza. Jeszcze tam za starych czasów. Ja tak mówię, kurde, rzeczywiście kiedyś się w to grało, jeszcze to od Kozwolda na płycie dostałem. Mówię, czemu nie? Ja pierdolę. No, to jest polski Sirius Sam, czy chyba rosyjski, nie? Bo ta gierka chyba rosyjska jest, coś mi się wydaje. Jo, powiem ci, Siger, że ja dopiero wczoraj ci przelew zrobiłem, więc on przyjdzie dopiero w poniedziałek, bo ten tydzień ostatni to jest jakaś tragedia dla mnie, nie? Ja go ledwo przeżyłem. Picker Will, tu możesz ustawiać wagę i wtedy na przykład podwójny los będzie miał... Pole podwójnej wielkości. O, ja zawsze, znaczy ja korzystam ogólnie z Picker Wheela, ale nie wiedziałem, że ma taką opcję, ty. Giga fajnie. Thank you. Się ogarnie się. Nawet nie wiedziałem, że coś takiego jest w tym Picker Wheel. I co, wtedy wpisać dwójkę, tak? No, właśnie ten tydzień to ci powiem, że ja tylko go przeżyłem, nie? I tyle. Si. Dobrze. Uff.
Tutaj jak pierwszy nie zacznie strzelać, nie? Przed każdymi drzwiami. Coś Boże. Tak, Kiwi wytrzymał wczoraj. Później wróciliśmy do domu, poszedł se na Steam Decku pograć i tyle, nie? Czas kręcenia śmigłem dla większych emocji. Dobra. Temat mega do ogarnięcia. Czy ja tu mam iść w ogóle? Dobra, level chyba mamy poznany. Już w większym stopniu. No, ktoś tam dostał damage. To jest taki strzelaning force, nie? Że to jest masakra. W jedynce miałeś broń, 6 naboi i następna broń była w następnym poziomie, nie? Przez to, wydaje mi się, że też przez to ja nie poznałem żadnych kombosów w tej grze, bo ja się głównie na broniach opierałem całą grę, nie? No bo po co? Po co jakieś kombosy tam wymyślać, jak można wszystkich zastrzelić? Dobra, cię szukamy wejścia. Bez kitu. Chłop z następnej bijatyki ten shootera zrobił, nie? Tragedia. Coś tu jest. Czy ja muszę teraz pojechać piętro wyżej znowu? Dobra, szukamy drzwi, które są zablokowane. A co tu się dzieje? Dobra, tu nie mogę wejść. A chyba muszę pojechać piętro wyżej w takim razie. Chyba teraz muszę wrócić. Jo, na pewno muszę wrócić. Tu się chłopy zrespiły. Znowu jakąś kartę dostałem. Oh shit. Guys, this is it. O kurwa. Co jest? To jest przejście między grafikami, znaczy w sensie z... Damn, mega dobrze to wygląda, ale nie spodziewałem się tego w chuj. Co ja tu robię, ty?
Bez kitu. Asteroids 3D Remake. Cryp. TPP. O, tu musi na Dreamcastie dobrze wyglądać, nie? Ogólnie. Jak to tutaj fajnie wygląda. Trochę nie fajnie, bo ja mam bardzo mało życia. W sumie to wystarczy. Wystarczy się kręcić, nie? Czy spodziewałem się czegoś takiego w final stage'u? Nie. Się w ogóle tego nie spodziewałem. Co to jest? Dobra, bo to przyspiesza. Grą Tron? Ale chyba Fighting Force był pierwszy, nie? Później był ten Tron, czy nie? Co tu się dzieje? Jo, ci kręca. Dobra, ile jeszcze zostało? Ostatni chyba. Thank you. O kurde. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, Krzychu, za słupika. Zdrówko, kawusi. Dziękuję bardzo. Siemanko, co tam? Siema, Ermak, jak tam gierka? Spocona fest. W sensie... Był giga potencjał, giga nostalgia też zrobiła swoje, ale in the end, no niestety, to nie zastarzało się zbyt dobrze, nie, niestety. Gierka miała swoje spocone momenty, schrzaniony system checkpointów, schrzaniony system save'ów. No, jest bardzo dużo rzeczy, na które można by ponarzekać, nie? Od tygodnia albo więcej, długa fest. Znaczy ja w zeszłym tygodniu streamowałem tylko raz, więc to może dlatego. Od poniedziałku do piątku streamowałem chyba tylko w środę, bo tylko w środę się dobrze czułem. Więc czy jest długa? Nie jest długa, po prostu nie streamowałem ostatnio. Tak naprawdę to jest chyba czwarty stream z tej gry. Gdzie no... Najczęściej w levelu spędza się miejsce w jednym levelu, bo jest system checkpointów schrzaniony i siedzisz cały czas w jednym pomieszczeniu i próbujesz się z niego wydostać, nie? Siema Baero, dzień dobry, co tam? Oj! Siemanko Ejta, dzień dobry, co tam? Czy ja chcę tu być? To jest ten cyborg, którego... To jest cyborg, którego mieliśmy zapobiec stworzeniu go. Cyborg zabija swojego stwórcę. Nice. Kto by się tego spodziewał, nie? Oj! Oj, oj, oj! O chuj! Dobra, to jest chyba moment, w którym ja muszę uciekać. Paput! No raczej, że muszę uciekać, ty! Wanna become famous? Bez kitu. Co to jest za cudo? Bierz tego minigana. A na chuj mnie ten kaktus, ty! Jak ja mu nic nie robię.
Siema, Miker. Dzień dobry. Niewyspana? No to kawusia i let's go. Mega. Dziwny ten level jest. A, dobra. I on chyba musi stanąć tutaj pomiędzy tym. Ja to muszę zestrzelić i go podpierdolnie. I styryta się dopali. Tak się wydaje. Tak będzie? No, tak chyba nie będzie. Nie wiem, co mam zrobić. Dzień dobry, Marcinoszka. Siema, siema. Co tam? Chłop jak idzie na zupełnym chillu, nie? Oj! No i co? O, jasny chuj! Kiwuś, ja też się boję. I co? Gdzie on jest? Idzie! Demogorgon ze Stranger Things. Czy ja ci coś robię, gościu? Chyba nie. O jasny chuj, toż to Velociraptor, bez kitu. Aha, dobra. Dobra, dobra, dobra. I get it. Zostaw mnie, zboczeńcu. No nie, no bo chłop jest final bossem, no to jak mam mu damage normalnymi broniami robić? To jest final boss, gościu. Co ty myślisz, że on z pierwszej łapanki jest? Oj. To będzie trudny boss, coś mi się wydaje. Ja. Ajajaj, dobra, nie można nad głową przeskakiwać. No, odpalaj te drewutnie, ale gówno! Ale mu to damage'a zrobiło, co? Jeszcze 30 razy, tak. Robi wrażenie. A czemu mu się to odnawia? No jajca se chyba robisz. Ty też se chyba jajce robisz. Kiwisio mi stąd. Oczywiście Patrycja wyszła, ten już osrany po samej gacie, nie? No kur... ale... Chłop se wziął i ominął, nie? Bo wie, że szybko nie wyjdzie na sranko. A to niego chapę tylko broń? Ale co tu się dzieje? A może... nie. A, dobra, dobra, no. Chłop traci HP. Dobra, dobra. Proszę mnie nie straszyć tutaj. To jest bossik? Raczej final bossik, bym wręcz powiedział. Biegnie, biegnie, Renifer. Thank you.
No, the best. No, ale ja się obawiam, że on będzie miał drugą fazę. Bo ten level wygląda na taki uciekany i mi się wydaje, że jeszcze będę przed nim uciekał. Ta gierka jest giga spocona, ja nie wierzę, że to jest, wiesz, końcóweczka już, nie? Spyro, o, to już dwa głosy na Spyro. No, o, dokładnie, Kiwi. A tutaj można od razu następnym strzelać. No, dawaj. Face to face, skurwibonku. Yeah! Robię go jak chcę, guys. Kurwa. Siema, Daszu. Siema, Skill Drive. Dobra, on musi być na tej arenie, żeby dostać damage, nie? Bo jak on jest za blisko, to wtedy nie dostaje... Hop, myślałem, że chłop idzie do domu, nie? Czy ty nie przesadzasz, gościu, czasami? Sio do siebie, sio do siebie. Sio, łobuzie. Final boss at all. No na tencji szuka. Patrycja wyszła z domu, on już pierdolca dostaje. Gagli, gagli może chce. O, już poszedł do siebie. Powiedziałem, idź do siebie i skoczył do siebie, więc... Nie zasługuje na razie na gagli, gagli. W kopiu byśmy coś odpalili. Fighting Force 1. Odpalę z Kiwi. Czy ja wyszedłem z tego pulpitu kontrolującego i on nie dostał damage'u przez to? Ale ta gierka jest giga dobrze zrobiona, wam powiem. Dobra, teraz to się pałuj, gościu. Co, czy lecę dalej? Gdzie lecę dalej? Chodź tutaj. Dobra. On się obudzi, on się obudzi, patrzcie na to. Ja to czuję w jajcach, że to nie jest koniec. Kotor? O kurde. Nie, nie, to jest ostatni level. Czy to jest koniec? Czy to jest koniec? Nie wydaje mi się, że to jest koniec. Nie, za łatwo było. Mhm. O, ten uczuć, kiedy gierka na start wita cię działkiem, nie? Nawet nie zdążyłeś się ruszyć. Działko, które kurwa strzela przez ścianę i ja nie mogę. A, ta gierka jest zde... A co to za lasery? A, muszę je chyba wyłączyć, dobra. No, surprise, motherfucker. No też są jakieś lasery. Nie no, ten... Czuj, że to jest ostatni poziom, nie? Czuć, że to jest ostatni poziom, fest. Spocenie sięga zenitu po prostu. Technologia, no. Dobra. A kto tam strzela? Ty stary pijany. Tym... Myślicie, że ja mogę nad tym przeskoczyć?
bo się obawiam, że no nie przeskoczę tego. Getaway po raz drugi? Dobrze. Zobaczymy, może się uda. Siema Luigi, dzień dobry. To dobrze, skill drive. Ahoj Luigi, buongiorno, co tam? Jak tam trip w Japonii, przeżyłeś? O jasny chuj. Fallout jedyneczka, kurde. O, zobaczymy co się wylosuje. Losu, losu. Przeżytet. Dobra, można przeskakiwać, dobra. Dobre zabezpieczenie. Dobre zabezpieczenie, można przeskakiwać. Kurwa, to tak miało być? Czy to tak miało być? Spierdalamy stąd. Chyba tak miało być. Nie wiem. Jak streama skończę, wiesz? Tam 14, 15, bo dzisiaj chciałem Ratcheta trochę pocisnąć jeszcze po Fighting Force'ie. Revolt, o cię dufia! Nostalgum Fest. Czy można gdzieś pojechać jeszcze? Nie, można na dół pojechać, ale po co mam na dół jechać, skoro tam wszystko wybuchło? Ta. No, wyskito, muzyczka jest giga dobra. Pamiętam jak mi kumpel właśnie pożyczył tego ten spożyczył mi właśnie Revolta z klika jakiegoś. I ja tak patrzę, mówię, kurde, wyścigi samochodzików na sterowanie, jaki zajebisty koncept. I się tak wciągnąłem. Nie pamiętam ile żeśmy czasu z bratem spędzili nad tą grą, nie? Giga dobry tytuł. Ale co tu się oddupia, ty? Wszędzie lasery. Dziwki koks. Masakracja. A tego nie mogę wysadzić? Mam granata. To powinno wybuchnąć. No. Być może wysuszony wyszedł Revolt 2 na PS2, który nie nazywał się Revolt 2, tylko nazywał się RC Revenge. Zobacz sobie, może to ta gierka. Bo ogólnie wyszedł Revolt 2, który nie nazywa się Revolt 2. Czemu? Nie wiem. Aha, dobra, chyba że. Bo ja się bardzo często słyszę, jak ludzie mówią, kurde, szkoda, że nigdy nie wyszedł Revolt 2. No właśnie, że wyszedł. Mogę z... Nie, nie mogę z miniganem skakać. Ej, w ogóle... Może... A bo dobra. Nieważne. Bo podobno w tej grze można wślizgi robić. Ja z koniec gry ja się o tym dowiaduję, że tu można wślizgi robić tą postacią. Tylko, że nie do końca wiem jak. Mogę minigana i tak się muszę pozbyć. Bo jest... Wklepałem gogle i od razu siadło. No, dużo, dużo tych gierek nie było takich, nie? Sequel Siphon Filter na PS1, sequel na, tylko na PSP. A ja właśnie tylko grałem w jedyneczkę Siphon Filter. Musiałbym kiedyś ruszyć dwójeczkę i tam dalsze odsłony. Kurwa, dużo HP tracę tutaj.
Fajne było? Kurde. Właśnie też widziałem, że jest Siphon Filter na PS2, tam jakiś Omega coś tam. I patrzę, że to są dosłownie te same animacje z PS1, nie? Chłop biegnie i... The besta. O jasny chuj. O, a lapteczka weszła, gitara. Aha, ja tu muszę poniszczyć te pierwsze... O kurwa. Pal się, koniu. Kurwa, z nożem tam? Dużo tego jest jeszcze? Zmienię sobie broń na zaś. Aha, tylko Glocka mam ty. O cię dupia. Długa misja, długa misja, długa misja. Dobra, jak trzeci poziom to chyba ostatni, co? Oj chuj. O cię dupia, nie mam... Czy tam to wybuchło? Tak, uff. Ale design poziomów jest the besta, to jest dosłownie to samo, co było piętro niżej. Widać na praco... Ale... Po chuj tu wchodzić? Nie ma jakiejś... A, już chyba wiem, po co tam wchodzić. Tam jest jakaś broń zapewne. W sumie jakby powstał jakiś Metal Gear Solid bardzo podobny do gierki, to bym się nie obraził. No, w sumie. Tam gameplayowa jest bardzo spoko, tylko właśnie często robić to samo w tej grze, nie? Szybki zapis i cytujemy, co tam jest. O, wait, nie ma szybkiego zapisu. O, dobra, jest. Jestem uratowany. Ćwiczę w ślizgi. Ja nie wiem, czy jest co ćwiczyć, ci powiem. No podnoś tego kurwa minigana, szmu... Chciałem tak zahaczyć, żeby nie dotknąć tego. Ale te ślizgi to będę musiał bankowo poćwiczyć, bo ja tu nie przeżyję już chyba. Albo dobra, zrobimy taki myk. Patrzcie teraz na to. Zobaczymy, czy warto tu będzie wchodzić w ogóle. Obawiam się, że nie. Kurwa, nic nie ma. The besta. Co nie zmienia faktu, że te ślizgi... Może ktoś sprawdzić na Google, jak się ślizgi robi? Chyba, że sam odkryje. No bo jak można ślizgi robić? Ty, tak się na boki chodzi! Dobrze wiedzieć, ty. Ostatnie 15 minut gry ja się dowiedziałem, jak się na boki chodzi. Ja pierdola. No dokładnie, dokładnie. Lepiej później niż wcale. O ciechu. Jak się robi ślizgi?
Dobra, sprawdzę się na Google. Fighting Force 2 Controls. Jakbym sprawdził to przed streamem pierwszym, to raczej bym wiedział, że tutaj w ogóle są speciale, nie? Tutaj są w ogóle special movesy, nawet nie wiedziałem. Całą grę cisnę na tym. Dobra, jest. Dobra, tak już wiem, że się chodzi na boki. A tak się robi rola, dobra. Ale... A tak? Bo ja bym bardziej w ślizgu potrzebował niż rola. Dobra, mamy to! Mamy to! Widzowie, kurwa! Chłop grę na sam koniec gry poznaje. Ja Wiecie ile rzeczy ułatwiłoby mi to chodzenie na boki? Tyle spoconych poziomów było, że chłop gdzieś tam wystawał. Ja bym zrobił coś takiego. Tak? Zastrzelił go i by się cofnął, nie? A tak to łaziłem tak. O kurwa, on mnie trafia, ty. Ale jestem cymbał. I tym ślizgiem w ogóle można atakować. Jak chłop stoi z bronią i czeka, żeby cię zastrzelić, to możesz się w niego walić w ślizgiem. Kurwa, tu jest głowa, tu jest głowa. Oj chuj. No, o jep. O chuj. Jak ja jestem dobry w te grety. Ja pierdolę. Nie mogę, zaraz się obdoję. No, a tak to właśnie... Kurwa ma... A tak to właśnie... Człowiek zobaczył. Jotko, ja nie mam broni teraz. O chuj. Nie no. Dobra, tak się też damage zadaje, dobra. Po co ci broń, jak masz ślizgi? No, bez kitu. Kurwa mać. Nie przejdę tego. Ginę tu, ginę tu. Dobra. O, panie. Final boss na dachu, bankowo, nie? Jesteśmy na wieżowcu, kurwa, gdzie może być walka z final bossem? Jak nie na tym, jak nie na dachu. Dobra, mamy continuousa, jednego. Tak. HP zregenerowane. Mamy nożyk. Mamy brońkę. No, final boss jest tutaj, jak... Nie mówcie mi, że nie. Aha, dobra, jeszcze coś jest. O jasny chuj. Nie no, jestem mega, mega szoku. Nie no, ten chłop na pewno tam stanie, jak ja go tam rozwaliłem na tym placu boju. To ja bym chyba musiał pierwszy raz grać w gry, żeby nie wiedzieć, że ten chłop wróci, nie? Ze zdwojoną siłą.
Że on tam nie wstanie, stary pijany, nie? Jakbym może pierwszy raz grał w gry, to bym się zdziwił. Ale takiego dorosłego chłopa próbować tutaj wrobić? Absolutnie. Absolutnie wręcz. Dobra, gdzie teraz? Zamknięta. Dobra, tu będzie final boss, patrzcie. Yo. O jasnych. Znowu to samo będzie, yo. Czy nie? Nie. Ale design leveli naprawdę czasami robi giga wrażenie, nie? Serio. Tu idziesz i wiesz, że idziesz do final bossa. I że nie ma chuja we wsi. O jasny chuj. O! A chłop z lasera ciśnie? Ja se stanąłem z boku. O, twój stary. Cisnę cię na boczniaka tutaj. Intruder. Gościu, skopa dostajesz z pinty. Łokieć pinta, nie ma klienta. Jak to jest final boss, to się zesram, nie? Intruder. Tylko się nie zbuguj, gościu. I co teraz? Uciekamy. O kurwa! O jasny chuj! Proszę nie przyklinać! Śmieciu pierdolony! Dawaj to drewutnio na dół! Mam dwa continuousy, kurwa. Nie te drzwi, ale mam dwa continuousy. No bo ja to windę uciekał. Ała. Ała, czekajcie. Dobra, jeszcze raz robimy tego final bossa, tylko ja się pójdę wydoić, bo... Ja tą złą decyzję przez to podjąłem, bo mnie na wentyl ciśnie. Za sekundę jestem.
Głębokie przemyślenia, zamknij ryj, szocik ma 100 wyświetleń, chyba dużo osób go oglądało, co? Jak się dwóch... Znaczy nie, to ja się upodliłem w sumie. Znaczy ten... Siów tam się dobrze trzymał, to tylko ja tam się poddałem szybko. Siema Pompi, nie wiem czy się witałem. Dzisiaj ta końcówka gierki taka trochę zabiegana jest. Też warmiani dominuje, no! Tam widać, że Siów na wiosce kiedyś musiał dużo trenować, bo mnie tam poskładało fest, a Siów dalej siedzi wyprostowany, jakby w ogóle, wiesz, jakby czas się zatrzymał, że tak powiem. Czas się zatrzymał dla jego. Dobra, jakaś apteczka by się przydała, bo oczywiście skrzaniłem. Nie ma apteczki nigdzie. Ajajaj. I tak szybko gra chyba pyknie, patrząc na to, że w ostatnim levelu sterowanie poznać. No, bez kitu. Babcia wytrenowała. Warmińska szkoła. Nie tam jakieś kujawsko-pomorskie. Ten bosik jest giga dobry, nie? Stajesz po prostu obok. I tyle. To jest jak level z kontry, tylko że możesz stanąć po boku, nie? I chłop ci nic nie robi. The besta. Nożem go zaciukam. Ty, w ogóle dowiedziałem się teraz, że są single punche i single kopnięcia tutaj, nie? Że nie musisz całego kombosa od razu robić. A możesz cały czas high kicka robić. Ja pierdolę. Intruder. No, bez kitu. Dobra, otwieraj te drewutnie. Ja cię dupio, tu wszystko wybuchło. Dobra, i teraz w prawo, bo tam były drzwi zamknięte, nie? Teraz pewnie będą otwarte. Jasny chuj. O, jasnych. Czy to jest koniec gry? Mace? To też jest postać z jedynki. Czyżby w końcu kogoś pokażą z pierwszej odsłony? W ostatniej chwili go uratowali. O jasny chuj! Dobrze, że gra dała mi samemu to zrobić, nie? Na przykład, nie wiem, dać mi na chwilkę, żebym mógł strzelić z tego helikoptera jeszcze w niego. A tak rusztowanie go przypierdoliło. I chyba zginęła Mace z Fighting Force 1, bo ona tam była w helikopterze, ale chyba nobody gives a shit w ogóle. Bo nawet jej nie pokazali. To była postać z jedynki, Mace. Taka babeczka w czarnych włosach chyba.
Kur... Jaka to była przygoda. Ja pierdolę. Aż mi łza po nogawce poleciała. Kurwa. Niesamowity tytuł. Siemanko Klaus. Dzień dobry, co tam? Nie mogę mówić. Ty, a może? I tam pisze, że Mace Daniel miała IQ 200. No, IQ 200 się wpierdaliła helikopterem w budynek i ją chłop przycisnął dupą, ty. Znaczy, wiesz co, ja zaraz odpalam Ratcheta i Clanka, tylko muszę PS2 podłączyć. Ja chcę zobaczyć, czy jesteś po napisach, wiesz, jakiś ending, nie? W sensie, że wiesz, Fighting Force, albo nie wiem, Hawk powróci, Fighting Force 3, czy coś, nie? Kurwa, udało się to skończyć. Ile osób nad tym pracowało, to jest aż niemożliwe. Że tyle osób nad tym siedziało. Bez kitu. Ale przynajmniej przyszły tydzień będzie można zacząć już bez Fighting Force'a 2. To mnie mega cieszy. Ogólnie podobnie, że Fighting Force 2 sprzedał się w połowie egzemplarzy. Tyle co sprzedała się jedynka, nie? Ciekawe dlaczego. Ciekawe dlaczego. Special thanks to Miyagiro, że to przeszedłem. A nie, Digital Animations, dobra, nieważne. Now try your skill on expert mode. Wolałbym chyba dupą kurwa po asfalcie trzeć, niż zagrać to jeszcze raz na jeszcze wyższym poziomie trudności, nie? No chyba nie. Milion punktów kanału i let's go. Ja się obawiam, że niektórzy bossowie to by mi złamali psychę, ci powiem, nie? Zapewne z wielu z was zginie, ale jest to poświęcenie, na które jestem gotów. I wszyscy, yeah! Scena ze Shreka, nie? Czasem masz tak, że wrzucałem kogoś z jednym zadaniem, który pracował dzień dla firmy jako freelancer. No tak samo jak ten, jak ci wszyscy tacy tureccy graficy się spuszczali, że mają okazję pracować dla Rockstara przy tym, nie? Przy Definitive Edition. A oni ich zatrudniali, żeby tekstury rozciągali przez AI. Tragedia. Wielcy kurwa, twórcy. Dobra. Udało się. Dajcie mi dosłownie 2 minuty. Przełączę tylko konsolę. Zmienię tytuł streama i 2 minuty i jestem. Dziękuję bardzo. Fighting Force 2. No niestety nostalgia trochę zabita. Ale skłamałbym, gdybym powiedział, że czasami nie było przyjemnych momentów w tej grze. Serio, skłamałbym. Nawet okej było. Nawet okej. Za chwilkę wracam.